Ej, cześć Mano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, już drugim odcinku The Last of Us 2. Nie ma co czekać, lecimy z tym. Na pewno nie wolisz zaczekać, aż wyjdzie słońce i będzie cieplej? Nie, nie ma czasu. I zwyczajnie mi nie powiesz? Musisz to zobaczyć. Jest dosyć ciekawa sytuacja teraz, bo zagrałem 30 minut około. I już mamy trzecią postać. Dlaczego w ogóle szwendasz się tu sam? Grywalną. Niecierpliwiłem się. Ty też? Mam wrażenie, że im dalej na południe, tym ładniej. To co, jedziemy dalej? Aż do Meksyku? Zastanawiałem się nad tym. Moglibyśmy zwiedzić miasteczko Maniego. Wiesz, coś czuję, że mogłoby nas rozczarować. Tak, pewnie masz rację. Także jest dosyć ciekawie. Niewątpliwie. Dobra, uczą nas tutaj mechanik. Widzisz to po ciemku? Tak. Chodźmy. Sterowania i tak dalej. Podobały mi się te smaczki zawsze, co Naughty Dog wrzuca do swoich gier. Na przykład, że ktoś idzie, poprawia sobie plecak, przytrzymuje się jakiegoś drzewa, jak przechodzimy obok. No może tu niekoniecznie. To jest pewnie w jakichś wybranych miejscach, jeśli ale... Jeśli długo będziemy tak szli, to padniemy przed dzisiejszą podróżą. To niedaleko. Z Mel wszystko okej? Ostatnio jest jakby nieobecna. Poradzi sobie. Stary, dziwnie się zachowujesz. O co ci chodzi? Ale coś takiego ma zostać wprowadzone w nowym silniku, który został zaprezentowany i będzie wykorzystywany przy tworzeniu gier nowej generacji. Uważaj, jak będziesz skakał. Na przyszłe konsole i też na peceta w Unreal Engine 5. Także jak większość gier to będzie wykorzystywać, to będzie gitara. Jezus, jak ona zaciężała. Żeby się też nie zerwało pod nią. Dostajecie się z Mel? Co? Nie. Chciałabyś. Dzięki. Już mi wystarczy. Au! Co by się stało, jakbym spadł tam na dół? Wiadomo. A woda musi być mega lodowata. Kurczę, nie znalazłem żadnej znajdźki, ani co, nic proszę? Takiego ciekawego. Będzie dobrze. Za wysoko. Dalej. Ale grafika tu jest. Duża stopa. Szkoda, że nie mogę tego wam w 4K zaprezentować. Takim prawdziwym. Ej, patrz na mnie. Abby. Nie patrz w dół. Ale jest kosmos, nie? Owen. Musimy tędy wracać? Pomyśl, że to twoja szansa na pokonanie lęku. Może zamiast tego skopię ci tyłek. Abby, nie flirtuj. Ale gdzie oni idą? Kim oni są? Wiem, że tutaj oprócz zombiaków będą ze sobą walczyć dwie frakcje. I ta cała Abby właśnie, którą gramy, jest chyba w jednej z tych frakcji, a Ellie należy do drugiej. To co się orientuje? Mogę się źle orientować. To tu? Jesteśmy. Ja pierdolę. Jebane miasto. Ta. Mówiłeś już komuś? Chciałem, żebyś była pierwsza. Widziałem, jak uzbrojony patrol szedł do tego posterunku, tam. Na trasie jest ich więcej. Mają prąd, broń. To dużo ludzi. Coś wymyślimy. Okej. Załóżmy, że tam jest. Jak go dorwiemy? Możemy osaczyć jeden z patroli, potwierdzić, że tam jest, a potem, nie wiem, jakoś go wywabić. Tak, jasne. Z pewnością chętnie podzielą się tymi informacjami. To ich zmusimy. Czy ty się słyszysz? To co proponujesz? Co się z tobą dzieje? My
Nell jest w ciąży. Okej. Ale to nie wszystko. Mam ci gratulować? Gdy reszta to zobaczy, będą chcieli zawrócić. Przekonamy ich, nie? Wiedziałam, że nie mogę na ciebie liczyć. Abby, chcę tego, co ty. Ale nie za wszelką cenę. Hej. Nie... Widzimy się później. Jebać to. Że ona tu ma jakiś swój własny plan. Tam tu nie pozostawiali? Jebie mnie to. Załatwi to bez ciebie. Strasznie mocno przeklina ta koleżanka. Tak, tu będzie pewnie droga. To będzie tu. Może to nawet będzie to samo miejsce? Jestem pewien teraz. A, to by było to samo przejście, tak mi się wydaje. Dobra, idziemy dalej. Powinniśmy się kierować tam do dołu, skoro ona chce iść do miasta. Ona sobie tak... idzie troszkę okrężną drogą. Czuję się trochę jak w Tomb Raiderze, a nie... nie w The Last of Us. Nie ma tu za bardzo nic do zbierania. Dobra, chyba niepotrzebnie tu skoczyłem do góry. Ale zaraz naprawimy ten błąd. Jezus, dobrze, że nie zginęłaś. Jak tam było? Nie, tak. Posterunek. Z 3 metry. Chyba, że stąd trzeba było gdzieś tam przeskoczyć. Czekaj, wróć tam jeszcze raz do góry. No, może w tamtą stronę. Ojej. Kurde. Już problemy na samym początku. Nie tu? To gdzie ja mam iść? A nie przejdę nigdzie przecież. Tu też nie wydaje mi się, żeby mógł wejść. To ja nie wiem, co ona świruje. Chyba, że tu na dół teraz? A, może tędy. Chyba, że się teraz wracam, ale nie, bo tu mamy... gałąź. Widzę, że można się czołgać. To jest nowa mechanika dodana. Dobra. Będzie miał dziecko z Mel. Chyba jakaś zazdrość tutaj. Gdzie teraz? No chodzi trochę jak pijana, co? Patrzcie to, jak idę do tyłu. Dziwnie to wygląda. Cholera. No ale co zrobić? Oj. Żyjesz? Żyjesz? Widzę, że mamy podobne rozumowanie. On żyje? I też nie żyje. Nie da się tego sprawdzić. Ja pierniczę, ile tu jest rozwalonych zombiaków. Chyba zombiaków. Zdrowie.
A jakby ta pani wstała, to co? Jak tu się chowa broń łaski swojej? Nie mam pojęcia. Chyba mi się pad odłączył przez chwilę. Nie nacisnę tego uniku. Nie ma szans. Stoimy tak do jutra. Chodź na... Oż ty. Ja pierniczę, jakie ona te kłondo znaczy, co to było w ogóle. Dobra. Ojoj. To chyba nie będzie gra dla dzieci. Zdecydowanie, jak ona jest agresywna, nie? Można sobie z zombiakami tak w walce wręcz poradzić. To jest też dosyć interesujące i te uniki. To dlaczego nie podpowiadają? Chciałem to samemu wyczuć. Łocie, panie. A ten jest... O, jest z tym zombiakiem nie tak. Ups. Nie, ten troszkę za agresywny był. Ciekawe, odkąd będziemy mieli. A nie od tego momentu, dobra. Trzeba będzie uważać na tego gościa. Mam tylko 5 naboi, więc... No. Więc szkoda będzie tracić te naboje. Ja nie wiem, czy to jest God of War, czy to jest The Last of Us, co oni zrobili z tą grą. Masz apteczkę? Ma apteczkę, no i proszę bardzo. Gdzie chodziła teraz z tym bandażem? O kurde, prawe. Muszę się rozejrzeć. Nie wiem, czy jesteś w stanie tu wejść? Nie. Ale co, pierwszą śmierć mamy już załatwioną. Także jest gitara. R3, by włączyć latarę. No to z latarą to żeśmy już mieli wielokrotnie do czynienia w przeróżnych grach. Nic ciekawego tu nie ma. Dlaczego? Dobra, toalet 6-magazynkowy. Tu można iść na dół, jak mi się wydaje. Ale chciałbym tu jeszcze coś zebrać i widzę, że chyba nie będzie mi to dane. Nic tutaj totalnie nie ma. To zły pomysł, Abi. Bujam tym celownikiem strasznie. Nie wiem, czy nie mam czułości tu. A teraz tak nie buja. Nie wiem, czy ona się stresuje, jak jest ktoś w pobliżu i ten celownik tak zaczyna wariować. Byłoby to na pewno ciekawą mechaniką. Gdzie ten posterunek?
Nie potrzebujemy już latarki. Ciekawe, czy ona też się będzie rozładowywać, tak jak to miało miejsce w pierwszej części. Okej. Musi być blisko. Nie przejdę tędy? Ale jak to? Idealne miejsce, żeby coś ukryć. Zresztą pod też nie przeskoczył. No, wydaje mi się, że muszę iść tam właśnie. No dobra, tędy, ale... Inny guziczek. Dobra, jest odpalony wallhack. Nie będę z tego jakoś za dużo korzystał, tak mi się wydaje. Chyba, że faktycznie będzie jakieś trudne miejsce, którego nie będę w stanie ogarnąć. Ona se tu stoi. Czy tam on? Chyba ona. Kurde, jest naprawdę brutalnie. Mega brutalnie. Nie wiem dlaczego taki ząbiak miał naboje do pistoletu, ale... Kiedyś trzeba dropić te naboje, nie? Dobra, ty się odbijasz w lustrze? No, rozbili celowo. Idę dalej na dół. Dobrze, chodźmy na dół. O, takie coś bym kiedyś chciał mieć na ścianie. Nieważne. Oj! Tyle ci widzieli. No nie żartuj sobie. To bym w głowę, ale... Raczej nie będę umiał tak docelować. Tak to się robi. No super się to robi. Mieliśmy tu po cichaczu zrobić akcję, a ty tracisz naboje. Jest ktoś jeszcze gdzieś w okolicy? Nie wiem, nie korzystać z tego, ale... Mało naboi i troszkę się boję. Wydaje mi się, że tu dwóch widziałem. Chociaż przybiegł tylko jeden. To może się przewidziałem. Max? Tu mam Max. Jak tu w ogóle otworzyć... ekwipunek? Nie mogę chyba jeszcze. Nie mam cegły, nie mam apteczki. Mam se tylko pistolet. Dobra, jakieś notatki, cokolwiek, nic tu nie jest pozostawiane? No nie wiem. A my naboje tylko mi dają. Kurwa, zgubiłam się. Średnio. Tu nie powinienem podchodzić pod to auto, ale... Kurde... To tylko gra. No i po co się odwróciłeś? Jakim cudem on mnie nie widział. Szukajmy następnych celów. Też, że oni póki co nam dają amunicję. Tu jest następny cel, tu jest kolejny cel, więc nie wiem, czy jestem w stanie ich... Tak jakby po cichu. O, dobra, tamten se poszedł. Panie, sporo tego tu jest wszystkiego.
Nie obracaj się. Dobra. No to będzie to. Habania ładnie siadła. A nie, czy coś tu jeszcze gdzieś jest? Gdzie jest droga? Tutaj do góry niestety nie wyjdę. Dobra, no musimy iść w tę stronę. Można... O kurde, patrzcie jakie tu są ten... miejscówki, że można się przeczołgać i można by było nawet te zombiaki, podejrzewam, ominąć. Nie trzeba by było z nimi walczyć. Fajnie. Pytanie, czy to będzie ta sama droga między tą paką tutaj, a tą ciężarową? Naczepą, znaczy ta sama, dobra. Okej, mamy zmianę akcji. Zdecydowanie. Teraz będzie Ellie i Dina i tamta chyba będzie na nich polowała. To będzie Joel. Nie, dziewczyny. Jednak. No dawaj. Tędy. Jestem za tobą. Pytanie, jak nam się to będzie wszystko zagłębiało tutaj. Brakuje ci go? Jessiego? Nie. Tak długo byliście razem. Słuchaj, to super facet. Ma świetnych starych. Nadal będą mi bliscy, ale lecieliśmy na autopilocie. Ej, dlaczego nigdy o tym nie gadałyśmy? Nie wiem. To by chyba było... Też nigdy nie mówiłaś mi o Kat. Co? Bo jej nie ma o czym gadać. Ała. Po prostu myślałam, że za nią nie przepadasz. Ani mnie ziębi, ani grzeje. Jasne. Strasznie sztywno te nogi konia. Na pewno zdolna z niej artystka. A twój tatuaż nawet mi się podoba. Się poruszają. O, aleś ty łaskawa. Poza tym nie pasowała do ciebie. Ciekawe. Cicho. Okej. No, jak na to, jak oni dopracowują zawsze gry, to... Przywiąż tu gwiazdę. Te nogi konia strasznie sztywne, no ale możliwe, że... mało razy będziemy korzystać. Hej. Z tej mechaniki, także no... Kurczę, tylko to jest początek gry. A może się czepiam, nie wiem. Nic nie jest tak piękne. Coś tu nie było? Chodź, głupka się. Sama jesteś głupia, nie wyzywaj się. No, ewidentnie jeden z pracowników nie zdążył i został tu gdzieś. A nie, czy będziemy musieli go zabić? Może, nie wiem, zepsuło mu się auto i na piechotę wrócił. Dobra, w tamtą stronę to oczywiście trzeba wszystko naokoło sprawdzić. Ale póki co... albo nie znalazłem, albo gra za bardzo nie poukrywała na początku nic. Zaraz pogadamy. Spokojnie. Jak ci się podoba? A wam jak się podoba? Giereczka? Fajne, nie fajne? Ta trasa ma swoje plusy. Póki co jeszcze nic takiego super wielkiego się nie wydarzyło, ale... No chodź. Myślę, że to jest cisza przed burzą. Kurwa. Inne co, to strasznie dużo przeklinają.
kim sprawdzałaś tę trasę? Z Jessim? Z Eugene'em. A, tak. O, Eugene. Ha, był zabawny. Oj, tak. Kurde, odsunęła mi i nie mogę przejść. Nauczył mnie sporo o elektronice. Nieźle jak na 73 lata. Chciałabym dożyć takiego wieku. A ja niekoniecznie. Chyba, że będą wychodziły tak ciekawe gry jak ta. To wiem. W automacie też nic nie ma. Tam? O, wydaje się być ciekawe. Ale dobra, nie ryzykuję. Okiem, żeby się znowu wspinać. Co to za miejsce? A, dawna wieża radiowa. Może kawki? Jakie sprzęty my tu mamy. Ej, strzelam, że to fajka Eugene'a. Ha? Właśnie, że moja. Dał mi ją. Masz przy sobie trawkę? Och, chciałabym. Eugene zawsze miał zapas. Można se obracać, ale widzę, że zapalić za bardzo nie możemy. Chyba, że Eugene gdzieś schował tutaj. Dobra, ale jak odpalić? O, ona ma plecak. Tamta też w sumie miała na plecach, ale nie można było korzystać. Dziennik, proszę bardzo. Jana spytała, czy dotarła mojego ramienia, a potrzebnie robię sobie nadzieję, nie będzie dziadką Elizy. O, nieźle. Nie da się żadnej strony zmienić, tylko jedną. I jakieś części superancko. No, póki co. Broni też nie mogę wyciągnąć. Dobra. Było takie miejsce, żeby sobie znaleźć tylko jakieś części, nie jakieś nie wiadomo co. Tędy żeśmy wchodzili, tu nic nie było. Idziemy za nią. Tego nie otworzymy. Oczywiście, że nie. Tutaj coś otworzymy za to. O, nabój do pistoletu. O. Tu jest jakaś notatka. Coś tu odpalimy, nie odpalimy. Dobra, zobaczmy. Co w tym dzienniku? A, to po prostu się wpisujemy. No i dobra. Jana Alclear. No dobra. O kurcze. Mamy tutaj trochę ciekawostek. Jessie, Diana, zauważyliśmy ślady. Tommy, Joel, wszędzie czysto. Wszędzie czysto, wszędzie czysto. Drugi, trzeci. I trzeci, drugi, co miesiąc mniej więcej się tutaj pojawiają. Jeden biegacz na głównej, pozbyliśmy się go. Kurde, czyli nie było tak spokojnie. No chodź. Jak jest teraz? Oczyścili chyba te terytorium. Nasz ostatni cel to miasto. Zobacz. No, ładnie, ładnie. Widzę... centrum handlowe? O, to z supermarketem? Nie, miasto jest dalej. A to miasto... z tą dużą wieżą? Tak, to kolejny punkt obserwacyjny. Okej. Okay. Ale do supermarketu też można by się było wybrać. Wracajmy. Więc ugramy kobitkami.
mam pytanie. A? Masz na sobie te same ciuchy co wczoraj? Są jeszcze czyste. Nie oceniam. Wiesz, to ma być patrol. Mamy ich zabijać, a nie ładnie wyglądać. I tak ładnie wyglądasz. O, dziękuję. Ależ tu się słodko robi. Dobra, tam przeskoczę czy nie przeskoczę? Nie, nie przeskoczy tam. To może chociaż na dół zejdź. Jezus, muszę tej liny używać, przecież tu z 3 metry były. Czekaj. Powiedzmy, ona będzie miała z 1,70 m, niech ma. Pewnie nie ma tyle. 1,70 m to nie będzie ta kreska. No, będzie tam z 3 metry. Może 3,5. Już nikomu by się nic nie stało, jakby z takiej wysokości zeskoczył. Zwłaszcza mogłaby się tam chwycić rękami. I zeskoczyć zwisając, no to tam... miękkie te dziołuchy. Dobra, dawaj, żeż płotka szybciej. Czy tam gwiazda, ona się gwiazda nazywa, no tak. Chciałabym umrzeć jak Eugene. Od udaru? Nie. Ze starości. Mieć długie życie. Ty? Nie ma opcji. Żyjesz na krawędzi. Kto to mówi? Ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu. Dziś mam trapery. Wiesz, jak ty zginiesz? Niech zgadnę. Zabijesz mnie? Nie! Może. Spierdala. To był jeszcze lepszy tekst niż Lambert, Lambert, ty przyjazny obywatel. Ej, chcemy zajrzeć do tych domów? Chcemy. Jest spokojnie, ale możemy. Pewnie są tu jeszcze zapasy. A mógłbym to otworzyć? A tu się X-em trzeba prześlizgiwać. Kolejne ewakuowane osiedle. Zarażeni prawie nigdy tu nie docierają. Przeważnie łatwiej na granicy. Fajne przyczepy. Suplementy, to znamy z pierwszej części. Myślisz, że ludzie naprawdę w nich podróżowali? No, ty byś nie chciała. Gdybym żyła przed epidemią, pewnie zwiedziłabym cały kraj. Mogłabyś też wyjechać za granicę. Może kiedyś wyjedziemy. O, marzenia. Strasznie dużo tych części tutaj mamy. Opowiadał o Kanadzie. Mówił, że są tam takie wielkie wodospady. Bardzo chciał je zobaczyć. Serio? Przecież on uwielbia Jackson. Każdy ma jakieś marzenie. Co dziś robisz? Myślałam, żeby zaprosić Joela na film. O! Strasznie nienaturalnie wygląda, jak one chodzą do tyłu. Tak. Dziwnie to wygląda. A jaki film chcecie obejrzeć? Co lubi Joel? Curtis i Żmija 2. Od dawna miałam na niego ochotę. O, rany. Zna ktoś taki film? Zwykle oglądamy filmy akcji z lat 80. On je uwielbia. O nie. Ja w sumie też je lubię. A ty? A co robisz później? Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Na tanki. Brzmi fajnie. Chcesz się potem spotkać? Okej. Może zagram ci na gitarze? No dobra. Zagram ci na gitarze, no. Ale one... O czym jest Curtis i Żmija 2? No więc dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś. To ciekawsze niż się spodziewałam. No i ten młodszy, Żmija, jest ninją. Straszny z niego twardziel. A ile ma lat w pierwszym filmie? 10. Czekaj, a ile ich w ogóle nakręcili? Chyba 4? Rany.
Joel widział ostatni w kinie. Niezła jazda, co? Tak. Myślisz, że ktoś na świecie jeszcze kręci filmy? No pewnie. Skąd wiesz? Może wszyscy są jak my. Próbują tylko przeżyć z dnia na dzień. No, ja piszę nową muzykę, więc jeśli ktoś ma kamerę... Chwila, czekaj. Są jakieś piosenki autorstwa Eli? Dlaczego mi żadnej nie zagrałaś? No, nie wiem. No weź, zagrasz mi jedną? Dziś? Przemyślę to. Strasznie dużo gadają, ale w sumie dobrze. Ejcie, co my tu zwiedziliśmy? Tamtego... kampera, to żeśmy zwiedzili, a tu jeszcze z tych domów a domów. Ja pierniczę. Nie wiem, czy to wszystko się opłaca eksplorować. Tu wszędzie wejdziemy, bo widzę, że tutaj chyba... nie bardzo. Można sobie zęby wybić. A nic, śnieg skrzypi. Nie. Nie przejdziemy w tę stronę. Może tu jeszcze te dwa domki. Tam jest jeszcze jeden domek. To co? Jakaś karta. O, takiego nie mam. Takiego nie mam, on jakieś karty zbiera. A, tak. Postać neutralna. Możliwe, że jak powstanie multi, to będzie taka karcianka też. Z tymi kartami. Kto wie? Albo jak nazbieramy odpowiednio dużo, że się nam coś odblokuje, żeby sobie właśnie pograć. Ale dobra, widzę, że ten domek... A nie, jednak jeszcze tutaj coś mamy. Naboje. Z drugiej strony raczej nic, także schodź na ten samochód. Dobra. Jeszcze tutaj mamy chałupeczkę, ale tu chyba nie wejdziemy. Wejdziemy. Nie, tu nie wejdziemy. Drzwi widzę też nie otworzę. Tu nic. Też nic. No to co, to jeszcze kawałek i tam mam ostatni domek. I tyle by było tego eksplorowania. Nie chcę też jakoś super za bardzo lizać tych wszystkich ścian, ale na początek czemu nie? A i tu nic nie ma. Chociaż kurde, jakby się tam udało do góry jakoś wejść. Nie możesz mnie podsadzić, koleżanko? No nie da rady. Nie da rady tu nic osiągnąć więcej, chociaż jakby może wejść na to... No ale co mi to da? Na drzewo chyba bym sam poczuć. No wychodzi na to, że zbadaliśmy wszystkie domki. Bo do tamtych niestety nie jestem w stanie wejść, a jeszcze tu ich jest sporo, kurczę, jeszcze z 5 domów by się na pewno znalazło. I ze 3, do których nie mogę wejść, albo nawet ze 4. Ale wychodzi na to, że musimy jechać tam. Apteczki nie mamy. Musimy jechać w tamtym kierunku, ale tam sobie pojedziemy już w kolejnym odcinku. Także dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej, hej.